Wiemy coraz więcej o aferze, jaka rozpętała się wokół Kamila Elb, pseudonim Budda oraz jego biznesowych partnerów. Wobec czterech osób prokuratura będzie domagała się aresztu tymczasowego i możemy tylko domniemywać, że wśród tych czterech osób będzie sam popularny youtuber Budda. Zabezpieczono 90 milionów złotych na kontach oraz 51 samochodów o wartości 38 milionów złotych, kiedy wczoraj te wszystkie samochody zwieziono na policyjny parking. Pojawiły się nagrania, że po raz pierwszy policyjny parking zaczął wyglądać jak parking arabskiego szejka. Najpierw kluczowe informacje. Zarzuty postawione Buddzie oraz dziewięciu innym osobom e, dotyczą wyłudzenia podatku od towarów i usług oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych, a konkretnie loterii w internecie. W kolejnej fazie... Prania pieniędzy, wyprowadzania ich poza Polskę. Trzeba w tym momencie pamiętać, że takie jest podejście do sprawy polskich organów, w tym e, Krajowej Administracji Skarbowej. Wini nie przyznają się do winy i to dopiero sąd oceni, kto w tej prawdopodobnie zawiłej sprawie ma rację. Znane są przecież historie, gdy polskie organy niszczyły polskich przedsiębiorców. Najsłynniejszy przykład to prawdopodobnie sprawa Romana Kluski, ale spokojnie w żaden sposób nie zamierzam w tym momencie porównywać. Pana Kamila Elb, pseudonim Budda, do Romana Kluski, bo sam wiem, że byłoby to totalnym absurdem. Cały czas czekamy na szczegóły. One będą wypływać tygodniami albo i miesiącami. Natomiast ja przedstawię Wam dzisiaj moją interpretację całego zamieszania, bazując na tym, co jest publicznie dostępne oraz bazując na jakichś tam informacjach, które przez ostatnie miesiące udało mi się zasłyszeć. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest producent szamponów dla mężczyzn DX2. DX2 przeciw wypadaniu i siwieniu włosów. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB tu pracują twoje pieniądze. Partnerem technologicznym kanału Zero jest XCOM. Partnerem programu jest SFD, producent all nutrition Love. 80% owoców zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Budda wraz z zewnętrzną firmą organizowali loterie, gdzie losy były dołączane do. Ebooki e mają pięcioprocentową stawkę VAT, natomiast niewykluczone, że organy zakwestionowały, że w rzeczywistości chodziło o zakup e-booków, bo przecież na zdrowy rozsądek wiadomo, że Ludzie kupowali losy, a nie żadne bezwartościowe w swojej treści e-booki. E-book był potrzebny wyłącznie do tego, żeby uzyskać możliwie najniższą stawkę VAT. Ale czy rzeczywiście takie zakwestionowanie e-booków, nawet przy założeniu, że byłyby to najgorsze e-booki na świecie, najbardziej bezwartościowe e-booki na świecie, obroniłoby się przed sądem? Nie wiem. Można by sprzedawać same losy, zostawić te e-booki, same losy, które są zwolnione z VAT-u, co brzmi przecież lepiej niż 5% VAT na e-booki, ale diabeł tkwi w szczegółach. Otóż gdyby sprzedawano same losy, nie można byłoby dostać zwrotu VAT-u zapłaconego przy nabyciu nagród potrzebnych do organizacji loterii. Tymczasem nagrody, niezwykle drogie nagrody, imponujące nagrody, które były kosztem organizatora loterii, podlegały 23% stawce VAT-u. Ja wiem, że w tym momencie sprawa robi się trochę skomplikowana, zagmatwana, ale nikt nie powiedział, że to będzie proste. Mnie podatki w, Polsce nie leżą. Nie! w tym momencie, jak łatwo policzyć, powstaje 18% różnica pomiędzy 5% VAT-em na e z losem. I 23% VAT na kosmicznie drogie nagrody. I ta różnica to po prostu kwota, którą państwo oddaje organizatorowi loterii. Dodatkowo, gdyby sprzedawano same losy, wtedy mielibyśmy do czynienia z loterią fantową, co podlegałoby 10% stawce podatku od wpływów, a dochód trzeba byłoby przeznaczyć na cel Użyteczny, a nie dowolny, czyli już wiecie, do czego te e buki były potrzebne. Wyciągasz IT, ona o nie wie, ją Sam Budda, moim zdaniem, w ogóle nie ponosił kosztów nagród na loterię. Układ był prosty: zewnętrzna firma ponosi wszystkie koszty, kupuje wszystkie nagrody. Sam Budda daje twarz i nadaje rozmach całej loterii. Na koniec Oba te podmioty dzielą się zyskiem pół na pół. Oczywiście lepiej to brzmiało tak jak było przedstawiane, że to Budda coś sponsoruje, Budda coś daje, Budda coś rozdaje, no, ale to był zabieg czysto promocyjny. Wszystko dawała firma, która po prostu się do budy zgłosiła i powiedziała: hej, zróbmy razem loterię, zarobimy e, duże pieniądze, podzielimy się zyskiem 50-50, ty nie ponosisz ryzyka. I nie jest to chyba żadna tajemnica, bo jest bardzo wielu youtuberów w Polsce, którzy takie propozycje otrzymywali i którzy takie e, loterie zdążyli zorganizować. Różne rzeczy były do wygrania, nawet domy. Natomiast sam Budda został absolutnym, niekwestionowanym królem loterii w Polsce. Nikt inny nie potrafił promować tych loterii tak dobrze i nie potrafił ściągać tak wielu osób, które chciałyby wykupić los i spróbować wygrać jakieś e, auto. Zabezpieczono 90 milionów złotych, ale przecież nie wiemy. Ilu milionów nie zabezpieczono. To, ile pieniędzy przewaliło się przez wszystkie loterie Buddy, na ten moment pozostaje tajemnicą. Dalej prokuratura zarzuca pranie brudnych pieniędzy, między innymi poprzez pozorne pożyczki przekazywane na konta poza Polskę. Można w tym momencie domniemywać, że kiedy pieniądze z loterii i ze zwrotu VAT-u pojawiały się na koncie organizatora, no to potem były wysyłane w różne miejsca i z każdą taką transakcją były już trudniej ściągalne i trudniej namierzalne. Jak napierzesz jeszcze, to kupimy. Jak jeszcze Tak, w drugą restaurację. Ale najwyraźniej nikt nie wystawiał faktur na pokrycie takich transakcji, nikt nie szukał podstawy do przelania pieniędzy z jednego konta na drugie, tylko po prostu przynajmniej jeśli wierzyć prokuraturze, udzielano pożyczek. Pożyczek, ponieważ pożyczki nie są owatowane, a więc pieniądze w zasadzie bezkosztowo zostały wysyłane, zgaduję, że do firm z bardzo, bardzo dalekich krajów. Czyli pożyczasz pieniądze jakiejś spółce z wysepki X. I ta spółka potem się zamyka i nie wiadomo, e, szukaj wiatru w polu. Ale dodajmy też, że skoro aż 90 milionów złotych zabezpieczono, to znaczy, że nie jest tak, że wszyscy ścigali się jak tylko te pieniądze e, jak najszybciej wysłać gdzieś na Kajmany. Największą zagadką jednak jest zarzut o organizację nielegalnych loterii. No bo przecież ta spółka w pewnym momencie w zasadzie zaczęła specjalizować się w organizacji Loterii. Nie robiła tego na rympał tylko każdorazowo dostawała zgodę, państwową zgodę na organizację loterii. Dlaczego więc teraz jest to kwestionowane? To jest największa zagadka w tym całym komunikacie e, polskich organów. Jeśli chodzi o zarzuty dotyczące organizowanych loterii, to w istocie loterie te nie były loteriami promocyjnymi, a były to, e, rodzaj, był to rodzaj gier hazardowych. Podejrzani omijali w ten sposób przepisy o grach hazardowych. I tu być może pojawią się największe różnice w interpretacji, co można, czego nie można, jaki był to rodzaj loterii, a jaki nie był, jakie przepisy dokładnie złamano, bo co do zasady e, zgoda na tę loterię wydawana była i to przez polskie państwo. Zacytuję w tym momencie panią dr Beatę Wenturę Dudek, ekspertkę do spraw obsługi prawnej loterii, która porozmawiała z wirtualną Polską. Yy. I ona mówi tak, mogę mówić stricte organizacji loterii promocyjnej, ponieważ nadzorowałam ją, bazując na decyzji wydanej przez Izbę Administracji Skarbowej. To nie jest pierwsza loteria tego wydawnictwa, tej spółki. Tych loterii jest sporo. Na tym modelu loterii bazuje również wiele innych firm w całej Polsce. Loterie organizatora były wcześniej kontrolowane przez Urząd Celno-Skarbowy. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Więc z jednej strony czytamy komunikaty o tym, że e, organizowano nielegalne loterie, z drugiej strony były one nadzorowane przez polskie urzędy, coś tu się gramatycznie rozjeżdża i tu oczekiwalibyśmy zdecydowanie więcej szczegółów ze strony polskiej prokuratur prokuratury. Dość zastanawiająca jest też skala nadana zatrzymaniu tych 10 osób. W tym momencie możecie zobaczyć filmik, jak Centralne Biuro Śledcze Policji wjeżdża do hotelu Warszawa, gdzie zatrzymywał się Budda oraz jego dziewczyna i trzeba przyznać, że to jest taki najazd, jakby w tym hotelu mieszkał jakiś szef narkobiznesu z Kolumbii. Wydaje się, że jak na zarzuty dotyczące vat i loterii, to jest to grubo, no ale z drugiej strony mówimy też o bardzo, bardzo grubych sumach. Sam Budda wykazał się prawie idealnym, może nawet idealnym timingiem, ale zgubiła go chciwość. Prawie idealnym, ponieważ on przecież dzień wcześniej ogłosił zakończenie kariery internetowej. Można więc powiedzieć, że odszedł na własnych zasadach, ale ta kariera by się i tak skończyła w momencie, gdy panowie w kominiarkach wjechali do jego pokoju hotelowego. Natomiast dlaczego może zgubiła go chciwość. No może dlatego, że mógł już nie robić tej ostatniej loterii, mógł nie robić tego wielkiego, hucznego zakończenia swojej działalności, tylko po prostu miesiąc wcześniej wsiąść w samolot i gdzieś daleko, daleko e, polecieć na przykład do Dubaju, żeby pić drinki z Sebastianem Majczakiem. Zdecydował się jednak zrobić ten ostatni skok, a funkcjonariusze, jak widać, musieli mieć go rozprasowanego od wielu, wielu miesięcy. I gdy zobaczyli, że ten ostatni skok się odbędzie, no to postanowili działać jak najszybciej. Bo być może właśnie uznali, że po tym ostatnim skoku, gdy Budda oświadcza, że już więcej nic nie będzie, to Rozpłynie on się w powietrzu, wyjedzie w podróż dookoła świata i tyle go widzieli. A przecież mógł sobie żyć z pieniędzy, które już wcześniej zarobił, z pieniędzy, które już wcześniej gdzieś sobie pewnie wysłał, i z pieniędzy, które cały czas do niego spływały z jego licznych biznesów. W każdym razie człowiek, o którym film wyświetlano w kinach, i który potrafił sprzedać cały stadion narodowy, i który był fenomenem społecznym dla młodych ludzi. No już się raczej z tego. Nie podniesie. Zarzutów wobec niego, ale znacznie mniejszego kalibru, była cała masa. Powstała nawet specjalna strona internetowa, której adres teraz widzicie na ekranie, gdzie ktoś bardzo skrupulatnie zebrał to wszystko do kupy i pokazał, dlaczego Budda Kryształowy nie jest. Ale to nie były rzeczy, które były w stanie go utopić. Dopiero ta rzecz, ta, ten najazd polskiej e, policji, polskich służb jest tym, co tak sądzę, definitywnie kończy tę dość krótką, ale jakże spektakularną karierę. Bo to już nie są grzechy i grzeszki, to już jest prawdziwy show, tylko kto inny przejął rolę gospodarza tego show. To już nie jest Budda, to już nie dzieje się na jego zasadach. I tego nie da się już na, nakryć poprzez działalność charytatywną poprzez swoistą mynię do zmywania swoich grzeszków, którą postawił i z której skrupulatnie korzystał sam Budda. Bo w sumie nie wiem, czy istnieje taki zwrot jak celebrity washing, ale wydaje mi się, nawet nie wiem, czy to poprawnie, wymyśliłem go teraz, ale wydaje mi się, że coś takiego Budda właśnie uprawiał, gdy z każdego zarobionego miliona, 10 czy 50 tysięcy złotych przekazywał na jakiś szczytny cel, wrzucał do puszki owsiakowi albo zostawia jakąś skrzynkę z pieniędzmi pod sierocińcem. Więc takimi zagrywkami tej afery się już nie przykryje. Ale co z tej afery naprawdę wyniknie i kto i na jak długo pójdzie siedzieć i czy w ogóle, bo być może to państwo polskie popełniło jakiś błąd w interpretacji tych zdarzeń wokół loteryjnych. Co z tego wszystkiego wyniknie, dopiero się dowiemy. Ja wiem, że ja nic nie zrobiłem, że ja mam czyste sumienie, że nie jestem żadnym gangsterem ani bandytą, że nie ma żadnych rzeczy, które ja zrobiłem niezgodnie z prawem, żeby ktoś zaraz mógł pójść i żeby było coś przeciwko mnie i żeby to było realne. Natomiast pamiętajcie, że pieniądze można też całkiem legalnie inwestować i z zyskiem, i można to robić na przykład na stronie XTB. Link oczywiście w opisie. Być może, gdyby Buddha w dobrym momencie to zrozumiał, to dzisiaj nie miałby takich tarapatów, jakie ma. Dodatkowo pamiętajcie, że SFD daje 15% zniżki na rzeczy m.in. z serii Fitting, i to są rzeczy przekąski bez cukru. A na koniec chciałbym Wam powiedzieć, że szampon DX2 to jest coś, czego akurat Buddha nie potrzebuje, gdyż jest łysy. Ale gdybyście Wy potrzebowali zadbać o swoje włosy. To dobry pomysłem będzie zakup właśnie daństwa. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest producent szamponów dla mężczyzn DX2 DX2 przeciw wypadaniu i siwieniu włosów. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB tu pracują twoje pieniądze. Partnerem technologicznym kanału Zero jest XCOM. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Frullof. 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.